Bezsenna środa w czwartek? A czemu nie, tym bardziej, że dzisiaj pójdziemy wampirycznym tropem. Zakrzykniemy raz jeszcze, bo krew jest życiem i porozmawiamy sobie o Drakuli, Brama Stokera. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże wampiryczny dzień, witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Mit wampira, kochani, jest jednym z najstarszych mitów towarzyszących człowiekowi. Także jednym z najbardziej uniwersalnych mitów, dlatego że wzmianki o krwiopijcach w tych trupich ciałach można, słuchajcie, odnaleźć we wszystkich kulturach, we wszystkich cywilizacjach. Jak sam wampir, jego mit jest uniwersalny i ponadczasowy po prostu. Powraca zawsze mimo historycznych przewrotów, mimo tych mijających lat. Jak powiedziała kiedyś świętej pamięci profesor Maria Janion, historia wampiryzmu idzie w parze z historią ludzkości. I tak też kochani, najsłynniejszy wampir kultury i pop kultury powraca, powraca również na wielkiego buka, a wszystko to ze sprawą tego oto wydania, właśnie Drakuli Brama Stokera w serii grozy według Łukasza Orbitowskiego od wydawnictwa Świat Książki. Nowe wydanie kultowej powieści Brama Stokera z 1897 roku ze wstępem Łukasza, właśnie. A w środku jakże klasyczna opowieść, która przyciąga uwagę czytelników no od ponad stulecia. Na początek kilka słów o samej powieści, tak dla przypomnienia. No a potem, tak jak zapowiadałam, pójdziemy sobie trochę śladami Drakuli. No i sami zobaczycie, co tam znajdziemy. Historia hrabiego Drakuli i jego poczynań w XIX-wiecznej Transylwanii i Anglii wyłania się przed czytelnikiem z pomiędzy listów. Listów kolejnych bohaterów i bohaterek, na które hrabia Drakula miał wpływ. Epistolarna forma opowieści wprowadza nas w historię młodego prawnika Jonathana Harkera, który nieświadomy zagrożenia wyjeżdża do Transylwanii wyjeżdża, by zabezpieczyć majątek jednego z klientów swojej kancelarii, a mianowicie tajemniczego hrabiego Drakuli. Na miejscu jednak wkrótce okazuje się, że Drakula nie jest do końca tym, kim jest, jest za to kimś, a w zasadzie czymś o wiele potężniejszym, o wiele straszniejszym. Jest po prostu siłą tego niepojętego zła. A Drakula? A Drakula ma plany zarówno względem samego Harkera, jak i e, Londynu. Jego krwiożerczy podbój natomiast naznaczy bliskie sercu Harkera osoby z jego narzeczoną miną na czele. W wielu współczesnych omówieniach postać Drakuli widziana jest jako symbol rozbuchanego erotyzmu, rozbuchanej seksualności, która niesie za sobą śmierć. I o ile z jednej strony, oczywiście również spoglądając przez pryzmat współczesnych omówień, można właśnie w taki sposób symboliczny hrabiego Drakule traktować, to dla mnie jednak on wciąż pozostaje przede wszystkim symbolem tej nieuchwytnej nieśmiertelności, tego wielkiego, nieuchwytnego marzenia ludzkości. Pozostaje czymś na pozór odwróconego symbolu przemiany. Symbolu przemiany, jakim jest w mitologii chrześcijańskiej święty Graal, natomiast Dracula jest jego odwróceniem. Jest czymś, co prowadzi do wiecznej ciemności, a nie ku zbawieniu i światłości. Staje się tym samym, tym symbolicznym antychrystem stawianym naprzeciw siłom dobra. Zamiast dawać życie, on symbolicznie i całkiem dosłownie je odbiera. On pożera życie, wysysając tę życiodajną energię. Tym samym, kochani, Drakula pozostaje dla mnie wciąż czymś, czego należy się bać. Był człowiekiem, teraz już człowiekiem nie jest, jest istotą jest potworem, potworem w ludzkiej skórze. Jak świetnie napisał Łukasz Orbitowski we wstępie, sam Drakula jest stworzeniem paradoksalnym, niemożliwym i przez to tak strasznym w swoim zamyśle. Nie przynależy do świata żywych ani umarłych, lecz tkwi gdzieś pomiędzy jednym i drugim. Przypomina aberrację, coś co umyka rozumowi i jest widoczne w swojej prawdziwej naturze tylko na moment kątem oka istnieje, lecz nie widzimy go w lustrze, odpycha od siebie śmierć, żerując na żyjących, gnany nieludzkim głodem. Może dlatego w ostatniej chwili na jego twarzy maluje się spokój. Podążając, kochani, śladami Drakuli, powieści Brama Stokera, znalazłam dla Was trzy świetne ciekawostki, które Wam przybliżą nieco kulisy powstania tej powieści. Powieść brama Stokera Drakula powstawała w latach 1891-97, w dwa lata po makabrycznej serii morderstw dokonanych na londyńskich ulicach przez niejakiego Kubę rozpruwacza. Morderca ten polował pod osłoną nocy. Jego ofiarami natomiast padały kobiety, często prostytutki, które w bardzo charakterystyczny sposób okaleczał. Terror tego mordercy trwał całymi latami, tym bardziej, że te zbrodnie nigdy do końca nie zostały wyjaśnione. Niektórzy więc podejrzewają, że to właśnie poczynania legendarnego kuby rozpruwacza, jak i panująca na ówczesnych ulicach Londynu panika zainspirowały Brama do stworzenia. Podobnej postaci i podobnej paniki na kartach swojej powieści. Chociaż u Stokera ten potwór jest symboliczny, to jednak lęk panujący na kartach powieści idealnie odzwierciedla lęk tamtych Londyńczyków, którzy bali się potwora, potwora ukrytego w ludzkiej skórze, który poluje, gdy zapadnie zmrok. Nie wiem, czy wiecie, ale w pierwszych szkicach Drakuli Bram Stoker chciał nazwać swojego hrabiego. Vampirem. No i nie jest to słuchajcie, przypadek. Otóż postać uwodzącego kobiety hrabiego inspirowana jest między innymi postacią niejakiego lorda Ruwena. Ruven był bohaterem noweli The Vampire A Tale po przetłumaczonej po polsku jako Vampir pióra Johna e, Williama Polidoriego. Nowela ta powstała w 1819 roku, bardzo charakterystycznym roku, o którym jeszcze Wam opowiem nieraz i który powróci całkiem niebawem Razem z Johnem Polidorem na Wielkiego Buka. Lord Ruthven w owej noweli opisywany był jako libertyński gentleman o martwym spojrzeniu, który potrafił uwodzić młode kobiety i zresztą całe arystokratyczne, znudzone ówczesne towarzystwo. Potem dopiero ujawniono wszystkie jego zbrodnie. I był to, słuchajcie, taki pierwszy, bardzo charakterystyczny portret. Wampira, właśnie. Wampira gentlemana, wampira z wyższych sfer, który posłużył Stokerowi jako kanwa do stworzenia rozbudowanej postaci samego hrabiego Drakuli. Zanim słuchajcie, 26 maja 1897 roku powieść Dracula trafiła do rąk czytelników, to wyobraźcie sobie, że pierwszą mieli szansę obejrzeć ją na deskach teatru widzowie właśnie już 18 maja właśnie tego roku. Bram Stoker postanowił wystawić ją na scenie jednego z londyńskich teatrów. A to wszystko dlatego, że Stoker w ogóle był zaangażowany w działalność teatralną w tamtym czasie, a wystawienie Drakuli na dyskach teatru pozwoliło mu niejako zareklamować wcześniej powieść. Ale nie tylko dlatego, że tym samym Bram Stoker, słuchajcie, zabezpieczył sobie prawa autorskie do kolejnych ekranizacji i inscenizacji. No dobra, ale zapytacie Kowalska, no a co z tym prawdziwym hrabim Drakulą? Czy istniał w ogóle ktoś taki? Podobno w 1890 roku Bram Stoker odwiedził jedną z pomniejszych angielskich bibliotek i wypożyczył bardzo charakterystyczny tytuł. Tytuł, który odnosił się do historii rumuńskich księstw Wołoszczyzny i Mołdawii, a który posłużył mu za inspirację w tworzeniu miejsca opowieści, ale nie tylko. To właśnie tam podobno odnalazł postać legendarnego Włada Palownika. Wlada Palownika, czyli legendarnego księcia wołowskiego, którego bezlitosne czyny stały się no niejako inspiracją do stworzenia samej postaci hrabiego Drakuli. I z pewnością wielu z nas współczesnych o Wladzie Palowniku już słyszało. W lat trzeci był księciem Wołoszczyzny, panującym na tych ziemiach w XV wieku, to jest dzisiejsza Rumunia, urodzony w Transylwanii, a jego no bezlitosne czyny na polu walki właśnie nadały mu miano Palownika. Podobno nie stronił od tortur, od okaleczeń, od masowych egzekucji swoich wrogów. Podobno podczas kampanii przeciw Imperium Osmańskiemu nabił na pal 20 tysięcy wrogich mu wojowników. Podobno maczał nawet chleb we krwi swoich wrogów. Podobno dlatego, że legenda wlada Palownika wciąż tak naprawdę trwa. Do jego makabrycznych osiągnięć natomiast wciąż dodawane są nowe, no a współcześni historycy wciąż się sprzeczają, jeśli chodzi o szczegóły. Jedno jednak pozostaje pewne, słuchajcie, Vlad Palownik w lat trzeci był synem Wlada II, zwanego Drakulem. Drakulem, czyli z rumuńskiego smokiem, dlatego, że ojciec Wlada Palownika należał właśnie do rumuńskiego zakonu smoka. Drakul to po rumuńsku smok, tak jak powiedziałam, natomiast Drakula to syn smoka, ale również diabeł. Panowali na ziemiach dzisiejszej Rumunii, w cieniu Karpat, a ich osiągnięciach wciąż do dzisiaj jest przecież głośno. Legenda hrabiego Drakuli, kochani, wciąż pozostaje jak najbardziej żywa, a jego postać jak najbardziej nieśmiertelna. Chociaż jak zaznaczył Łukasz we wstępie właśnie do tego wydania, no, postać wampira przestała z czasem straszyć. Basami pewnie zauważyliście, że miejscami stała się nawet zabawna, czasami nawet śmieszna. Co więcej, twór przestał być straszny, horrorowy, a raczej nawiązuje do baśniowych konceptów. Jednak ten jeden wciąż pozostaje nieśmiertelny, Śmiertelny, ten jeden wciąż pozostaje straszny. Drakula właśnie. Wciąż pozostaje potworny, jeśli tylko pozwolimy spojrzeć sobie głębiej. Sama zaś powieść Brama Stokera jest absolutnie rewolucyjna. Kto lektury Drakuli kochanie, wciąż ma przed sobą, no ja, słuchajcie, zazdroszczę Wam tych pierwszych spotkań. Bądźcie jednak, proszę, słuchajcie, dla Stokera, no nieco wyrozumiali. Mówimy przecież o klasyce, opowieści końca XIX wieku. To nie jest współczesny horror. Warto jednak pamiętać, że jest jednym z tych, od którego wszystko się zaczęło. Kto natomiast Draculę zna, tego słuchajcie, zachęcam do tej ponownej lektury. Powiem Wam, że dużo dobrego można, słuchajcie, wynaleźć przy lekturze po latach, dostrzec i zabiegi, i takie elementy, które. Wcześniej być może się nie doceniało. Zakończmy słuchajcie słowami Jonathana Harkera, słowami, które właśnie ostatnio odkryłam przy ponownej lekturze, a które zrobiły na mnie wrażenie. A mianowicie, to szalona przygoda. Pędzimy przez mrok, a ziąb od rzeki zdaje się podnosić i uderzać w nas. Wokół słychać tajemnicze odgłosy nocy. Dryfujemy ku nieznanym miejscom, nieznanymi drogami. Świat jest mroczny i przerażający. Kochani, razem z wydawnictwem Świat Książki mamy dla Was konkurs i Drakule właśnie w tym pięknym wydaniu do wygrania. Pytanie konkursowe brzmi, która wampiryczna opowieść, filmowa, serialowa, książkowa, growa, komiksowa do wyboru do koloru, jest Waszą ulubioną i dlaczego? Swe odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawiają się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Mam nadzieję kochani, że ten dzisiejszy bezsenny, środowo-czwartkowy filmik Wam się kochani spodobał. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się co nieco właśnie o książce jaką jest Drakula, o samej postaci Drakuli, no i o Bramie Stokarze również troszkę też. Taka oto fascynująca historia, historia nieśmiertelna jak sam właśnie Drakula, no i jak sam nieśmiertelny wampir. Absolutnie uwielbiam. Cudownie, słuchajcie, było w ogóle powrócić właśnie do tej opowieści po latach, przypomnieć ją sobie, teraz, właśnie w serii grozy według Łukasza Orbitowskiego, której tak nomen omen oh to wielki Bóg ambasadoruje. Ja już słuchajcie, też wiem co będzie kolejnym tomem w tej wyjątkowej serii i kolejnym również, ale nic Wam jeszcze nie zdradzę, nic Wam nie powiem. Niemniej będziemy sobie o tym rozmawiać, będziemy sobie opowiadać. Mam nadzieję, że również tamte filmy Wam się spodobają. Jeśli chcielibyście w ogóle posłuchać trochę więcej o samym Drakuli, to zapraszam Was na jeden z wcześniejszych filmików, bo Drakula powraca i ten mit jest również na Wielkim Buku absolutnie nieśmiertelny. Pamiętajcie również, że jeśli będziecie czytać Drakule, to Wam się pięknie wpisze w wielkobukowe bingo, a ja w ogóle zachęcam Was do poznawania właśnie takiej klasyki grozy. No to jest, tak jak powiedziałam, jedna z historii, od której wszystko się zaczęło. Ściskam Was, pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa, A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mój bezsenny TBR, czyli książki. I nowe, i trochę stare, które zamierzam przeczytać w tym roku. Straszne książki, oczywiście. Witam Was również najserdeczniej, jeśli jesteście tutaj nowi, możecie subskrybować ten kanał. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. Bawcie się po prostu dobrze. Do zobaczenia!